Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko. Słysz modlitwę ją wznosimy, a dać raczy Jegoż prosimy. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jasnogórska Matko Kościoła, jak co dzień przychodzimy do Ciebie na apel, bo Ty nas, Maryjo, gromadzisz. Stajemy przed Tobą z naręczem naszych licznych intencji i spraw. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II bardzo serdecznie Ci dziękujemy za tego papieża z Polski, za naszego wielkiego rodaka. Przypominają nam go tutaj przed Twoim ołtarzem szczególne pamiątki Wota, jego zbroczony krwią męczeńską papieski pas, złota róża, różaniec i serce oraz korony pobłogosławione przez niego przed śmiercią, jakie wieńczą Twój i Syna Twojego wizerunek.
Wspominamy dziś naszego drogiego papieża, który w dniu 22 października 1978 roku rozpoczął swój pontyfikat. W czasie swojego przemówienia powiedział wówczas te znamienne, dobrze nam znane słowa: nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, dla Jego zbawczej władzy. Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji i rozwoju. To było wielkie wołanie do świata, aby ludzie otworzyli swoje serca na Jezusa Chrystusa, żeby uczynili Go Panem i Zbawcą swojego życia. To był apel, aby cała cywilizacja ludzka była otwarta na przychodzącego Zbawiciela. Dziś również to wołanie jest aktualne i tak bardzo potrzebne, zarówno wobec poszczególnych ludzi z całym ich osobistym doświadczeniem, jak i wobec świata, który po licznych przemianach politycznych, w tym także w Europie, nie jest i dzisiaj niestety szeroko otwarty na Chrystusa Zbawiciela. Papież wołał dalej w swoim przemówieniu: nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Jakże i te słowa są aktualne dzisiaj. Jak wiele jest wśród ludzi powodów do zwątpień, a nawet rozpaczy. Problemy rodzinne, konflikty wojenne, tak liczne choroby, a szczególnie teraz pandemia koronawirusa. Pozwólcie więc, proszę was, wołał Jan Paweł II, błagam was pokorą i zaufaniem. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia. Tak, życia wiecznego. O Matko nasza najlepsza, dziękujemy Ci za tego papieża z Polski, który przez ponad 26 lat do 2 kwietnia 2005 roku głosił Chrystusa światu. Dokonań tego długiego i wyjątkowego pontyfikatu jest wiele, tych wymiernych, policzalnych i tych niewymiernych, niepoliczalnych, bo dotyczących ludzkich serc. Istnieje wiele określeń tego niezwykłego człowieka: papież Maryjny, papież pielgrzym, papież młodych, wybitny ekumenista, wielki myśliciel, człowiek dialogu, miłośnik pokoju, promotor rodziny. Był też, co szczególnie dzisiaj warto przywołać, wielkim obrońcą życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. W dniu dzisiejszym dziękujemy Ci szczególnie, Jasnogórska Matko Życia, a przez Ciebie dobremu Bogu Wszechmogącemu za orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do kwestii dokonywania zabiegu przerywania ciąży, czyli zabijania nienarodzonych dzieci w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu lub przesłanki medycznej wskazującej na duże prawdopodobieństwo choroby dziecka. Dziękujemy za to orzeczenie Trybunału, że aborcja w takich przypadkach jest niezgodna z Konstytucją. Jan Paweł II w czasie inauguracji swojego pontyfikatu powiedział do Polaków: proszę was, bądźcie ze mną, na Jasnej Górze i wszędzie. Nie przestawajcie być z papieżem, który dziś prosi słowami poety: Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy, i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili. Ojcze Święty, byliśmy z Tobą, jak potrafiliśmy, przez lata Twojego pastorzowania na stolicy Świętego Piotra. Byliśmy na Jasnej Górze i wszędzie, jak prosiłeś. Teraz my Ciebie prosimy, Ty bądź z nami. Bądź nadal naszym przewodnikiem w drodze z Maryją, za Chrystusem, jedynym odkupicielem człowieka.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, polecamy Ci Kościół Święty z papieżem Franciszkiem. Kościół w Polsce, nasz episkopat na czele z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, obecnego wśród nas metropolitę częstokowskiego, księdza arcybiskupa Wacława, pauliński zakon, misjonarzy, misjonarki, zakonników, zakonnicy. Polecamy Ci naszą Ojczyznę. Prosimy o ustanie pandemii na całym świecie i w naszym kraju. Prosimy Cię, Matko, za chorych, umierających i zmarłych, za służby spieszące chorym z pomocą. Polecamy Ci wszystkie rodziny. Dzisiaj szczególnie wszystkie kobiety w stanie błogosławionym, szczególnie będące w trudnej, może nawet dramatycznej sytuacji życiowej oraz ich jeszcze nienarodzone dzieci. Daj im szczególną obronę i pomoc. Niech znajdą się dla nich ze strony państwa i społeczeństwa skuteczne metody pomocy, aby mogły szczęśliwie urodzić i wychować swoje potomstwo. Polecamy Ci, Matko, wszystkie środowiska obrony życia ludzkiego, zwłaszcza w naszym kraju, oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Modlimy się za dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, pielgrzymów dnia dzisiejszego i wszystkich, którym obiecywaliśmy pamięć w modlitwie. Rozważamy 10 Różańca, tajemnicę narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze.
Pomój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jasnogórska Matko Życia, Święty Janie Pawle II, śpiewem suplikacji módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych oraz w intencji służb medycznych. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława Depo prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Z pewnością nikogo nie dziwi, że przywołujemy kolejne słowa świętego Jana Pawła II. Tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również i dla człowieka. Dlatego dziękujemy Bogu za tę decyzję współdziałania z Nim przez pośrednictwo Maryi w budowaniu i rozszerzaniu
cywilizacji życia i miłości. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.